Och, powrotowi do normalnego życia po świętach przeszkadzają problemy z obwodem w pasie. Oczywiście można się pocieszać, że pranie było za gorące i w pralce portki się skurczyły, no ale to będzie głupie tłumaczenie, no bo kto w święta pierze, nie? Żarliśmy w większości jak opętani, brzucho sterczy jak kurhan na stepie i mogą być teraz problemy, jak wcisnąć się w sukienkę albo spodnie. No niby można było tyle nie jeść. No ale jak już się zjadło, to trzeba tego brzucha się pozbyć. I na przykład w prasie radzą zrobić sobie fitness w kuchni tam garkami patelnią, ale prasie nie należy wierzyć, to tylko pretekst, żeby pokazać szczupłe słowiańskie dziewczę w czarnych majtkach. Dietetyk radzi w internecie, że można sobie zafundować, tu cytuję, jedną dobę głodówki na wodzie. No, na wodzie. No nie każdego stać, żeby wynająć jacht, leżeć i nic nie jeść. A inny tam lekarz też w internecie radzi gimnastykę. No, no z brzuchem nie da się robić gimnastyki, no bo niby jaką? Robić brzuszki? To jednego za mało? Przysiady też odpadają, bo można nie wstać. Tak samo robienie pompek jest bez sensu, bo przecież ten poświąteczny brzuch i przez ten poświąteczny brzuch rękami nie dostaniemy do podłogi. Będziemy się tak kolebać. Słuchajcie, moim zdaniem najlepszą metodą na zlikwidowanie efektu świątecznego obżarstwa jest medytacja. Trzeba się wyciszyć, trzeba się udać w miejsce odosobnione, gdzie nie ma ruchu, gdzie jest cisza, nie ma ludzi. Mam tu na myśli toaletę na lotnisku w Radomiu. Na lotnisku w Radomiu, kompletny spokój, cisza. Tak trzeba.